Severin Freund, mistrzem świata na dużej skoczni. Kamil Stoch zajął Falun dopiero 12 miejsce. Najlepiej z Polaków skoczył Piotr Żyła, był 9. Łączymy się z Falun, gdzie jest Sebastian Szczęsny. Dwa przeciętne skoki Kamila Stocha. Trzeba przyznać, słabo jak na mistrza świata. No powiedzmy, że nie najlepiej. Witam z Falun. No oczywiście, liczyliśmy na więcej, ale wszyscy chyba pamiętamy, jaki był ten sezon dla Kamila. Kontuzja, potem rehabilitacja, co nie zmienia faktu, że mogło być na tym obiekcie nieco lepiej. Po nie najlepszym starcie na skoczni normalnej lepiej miało być na dłużej. Kamil Stoch 125 metrów w pierwszej serii, 124,5 w drugiej. Owszem równo, ale zabrakło odległości i ostatecznie 12 miejsce. Tak naprawdę nie mam pojęcia jeszcze, czego zabrakło. Na pewno może trochę świeżości też. Tyle, nie moje mistrzostwa, niestety. Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Piotr Żyła. Zrehabilitował się za porażkę na mniejszym obiekcie. Dzisiaj był 9 po skokach na odległość 123 oraz 121,5 metra. Ze skoków jestem zadowolony. Miejsca, no wiadomo, zawsze może być lepsze, zawsze może być gorsze, ale skoki były naprawdę dobre, takie jak umiem skakać. Konkurs był teatrem jednego aktora. W roli głównej wystąpił Severin Freund. 131 metrów i prowadzenie po pierwszej serii. W drugiej Niemiec skoczył 135,5. Pół metra dalej od własnego rekordu skoczni. Mógł cieszyć się z tytułu mistrza. To był dla mnie perfekcyjny dzień. Wiedziałem, że mogę skakać tu dobrze. Nie popełniłem żadnego błędu. Srebro niespodziewanie dla Gregora Schlierenzauera. Brąz wywalczył 8 po pierwszej serii. Mistrz z normalnej skoczni Rune Welta. Konkursy indywidualne przeszły do historii. Przed nami ostatnia szansa, by wrócić z tych mistrzostw starczą. Sobotni konkurs drużynowy. Bliżej podium niż skoczkowie były biegaczki. Czy są zadowolone z 5. miejsca? I wszystko składałoby się w całość, gdyby nie fakt, że to Norwegowie z Oslo. A skoro na naszych liczą też inni, to Polki zawieść nie mogły. Pobiegły najlepiej od 1968 roku. Nie pamiętam końcówki, więc chyba dałam z siebie wszystko. Wszystkie dały, wszystkie pokazały charakter. Naprawdę pierwszy raz widziałam sztafeta od pierwszego do ostatniego. Jej osoby walczy tak o każdy centymetr i to jest najfajniejsze. Mamy 5. miejsce. W mojej historii biegów narciarskich tego jeszcze nie było. A w niedalekiej przyszłości może być jeszcze lepiej. Podium może być w zasięgu, a to dziś zajęte przez narody północy. Brąz dla Finek, srebro Szwedek, a Norweżki udowodniły, że 10 km przed 2 dniami to był wypadek przy pracy. Chciałyśmy pokazać, kto jest najlepszą drużyną świata. Po Soczi miałyśmy też ze Szwedkami rachunki do wyrównania. I wyrównałyśmy. Dla Biergen to 14. złoto mistrzostw świata. Wyrównała rekord wszechczasów Jeleny Wialbe. Tak więc jak widzieli Państwo i widziałaś Sylwio, nasze dziewczyny są zadowolone ze swojego występu. Pobiegły wspaniale, pobiegły najlepiej od kilkudziesięciu tak naprawdę lat i wielkie brawa, jesteśmy z nich za to dumni. A co więcej, przed nami jeszcze jedna konkurencja, 30 km klasykiem i liczymy, naprawdę liczymy na medal. Justyny Kowalczyk. Z Falun Sebastian Szczęsny, dziękuję za rozmowę. Zanim srebro na dużej skoczni zdobył Gregor Schlierenzauer, w ekipie Austriaków nastąpił wybuch radości. Złoty medal w kombinacji norweskiej wywalczył ich reprezentant Bernard Gruber. Gruber prowadził już po skokach. Austriak wylądował na 133 metrze i na trasę biegową ruszył z minimalną 5-sekundową przewagą. W biegu ostro zaatakowali Francuzi Jason Lamy-Chappy i François Bro. Siły najlepiej rozłożył jednak Gruber i w wieku 33 lat zdobył swój pierwszy indywidualny tytuł mistrza świata. Wiedziałem, że jestem mocny w biegu. Na trasie pracowałem bardzo ciężko i w końcu się udało. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym 8. złoty medal dla Norwegii. Tym razem wywalczyła go męska sztafeta. Polacy nie dokończyli rywalizacji. Z 40 km Polacy przebiegli tylko połowę. Wtedy liderzy zdublowali Sebastiana Gazurka. Na finiszu Norwegowie minimalnie szybsi od Szwedów. Brąz dla Francji. Jutro biało-czerwoni będą bronili medali z Val di Fiemme. Srebrnego na 30 km techniką klasyczną Justyna Kowalczyk, a brązowego skoczkowie. Kadrę Stoch, Żyła, Murańka po udanych treningach uzupełnił Jan Ziobro. Jasiek skakał bardzo dobrze. Jasiek skakał tak, jakbyśmy chcieli, żeby skakał w poniedziałek, wtorek. Konkurs ze względu na pogodę może zostać przeniesiony ze skoczni dużej na normalną. Decyzję poznamy jutro. Jest drugi medal na Mistrzostwach Świata w Falun. Nasi skoczkowie obronili brąz. Dobry wieczór, Paulina Chylewska. Zapraszam na sport. Medalowa sobota. To, co jeszcze wczoraj było pragnieniem, dziś stało się cudownym faktem. Drużyna skoczków w składzie Stoch, Żyła, Ziobro i Murańka obroniła brązowy medal Mistrzostw Świata sprzed 2 lat. W Falun jest Sebastian Szczęsny. Sebastianie, trzeba przyznać, że do srebrnego medalu zabrakło naprawdę niewiele, ale ten brąz cieszy jak mało który.
Oczywiście, że tak. Do srebra zabrakło niewiele, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że mamy medal, że ten brązowy medal, który wywalczyliśmy w Predazzo, tutaj na tej skoczni Falun obroniliśmy. W końcu do naszych skoczków na tych mistrzostwach uśmiechnęło się szczęście. W pięknym stylu naszą drogę do brązowego medalu rozpoczął Piotr Żyła, 123 metry. Po nim Klemens Murańka, Jan Ziobro i serię zakończył znakomity skok Kamila Stocha, 129,5 metra. Po pierwszej części rywalizacji zajmowaliśmy czwarte miejsce. W finale biało-czerwoni narzucili mocne tempo. Tu popisał się Klemens Murańka, 128 metrów i byliśmy na drugim miejscu przed ostatnią grupą. O 0,8 punktu wyprzedzaliśmy Austriaków. Cóż, Kamil Stoch w ostatnim skoku przegrał z Grzegorzem Schlierenzauerem, ale nasze marzenia o medalu stały się faktem. Polacy obronili brązowy medal z Predazzo. Szczególnie tylko, co by nie ukradli. My sami czekaliśmy naprawdę na super wyniki, żeby wyjechać z podniesionym czołem, a przede wszystkim z nagrodą, która trochę waży. Złoto dla Norwegów, którzy byli poza zasięgiem rywali. Bardal, Jakobsen, Fanemel i Welta skakali bezbłędnie. Wyprzedzili drugich Austriaków różnicą blisko 20 punktów. To pierwsze drużynowe złoto dla Norwegii od 22 lat. Po raz ostatni triumfowali tu, w Falun, w 1993 roku. Obok mnie trener kadry naszych skoczków, Łukasz Kruczek. Łukasz, witam cię pięknie. I witam wszystkich. Oczywiście serdeczne gratulacje za brązowy medal, który wywalczyliśmy dzisiaj. To był chyba niesamowicie emocjonujący i bardzo dla ciebie chyba stresujący konkurs. Myślę, że dla wszystkich, nie tylko dla nas trenerów, ale i dla zawodników i dla kibiców. Nie było łatwo, bo dzisiaj konkurs był ciężki ze względu na warunki, jakie panowały na skoczni, ale też ze względu na zaciętą rywalizację, jaka toczyła się do ostatniego skoku. Rzeczywiście, do ostatniego skoku, tak samo jak powiedziałeś, czy teraz już na spokojnie, o ile można mówić o spokoju, kiedy się zdobywa medal, oddychasz z ulgą? Z takim poczuciem, że fajny konkurs i zakończone te mistrzostwa takim dobrym podsumowaniem. I można to nazwać ulgą, ale z drugiej strony patrzymy już do przodu na kolejne starty i dla nas to jest tylko taki etap po drodze. Łukasz, raz jeszcze wielkie gratulacje. Trener kadry naszych skoczków, brązowych medalistów. O, cieszymy się z tego medalu. Cieszymy się bardzo. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak nasi skoczkowie mają wkładane na szyję te właśnie medale, to zapraszam o 20:45 do TVP Info. W skokach my dziś brąz, Norwegowie złoto. W kobiecych biegach Norweżki także triumfowały. Jak na tle Johaug i Bjergen dziś wypadła Justyna Kowalczyk, Sebastianie? No cóż, oczywiście liczyliśmy na medal, liczyliśmy na dobry występ, ale 30 km techniką klasyczną to morderczy dystans, mordercze tempo, które weryfikuje wszystko. Niestety Justyna dzisiaj dopiero na 17 miejscu. To był spektakl jednej aktorki, filigranowej blondynki z turbodoładowaniem. Teresa Johaug po 5 kilometrze przyspieszyła i mocno się zdziwiła, bo za nią nie ruszył nikt. Wygrała z przewagą, która pozwoliła na świętowanie mistrzostwa 800 metrów przed metą. Strasznie się cieszę, niesamowite. Jeszcze nigdy w historii nie byłam tak mocna. To trzeci złoty medal Johaug na tych zawodach, ale najważniejszy, bo dla niej 30 km to kwintesencja biegów narciarskich. 32 medal w karierze zdobyła Marit Bjergen, srebro. Brąz dla Charlotte Kali, która upadła, a potem długo walczyła o powrót do czołówki. A Justyna Kowalczyk 17, bo z problemami wygrać się nie dało. Nie pamiętam tak zrąbanych nart do stylu klasycznego od paru dobrych lat pod moimi nogami. Szkoda, bo przygotowana była na znacznie więcej. Justyna dała z siebie wszystko i wielkie brawa dla niej za wysiłek, wielkie brawa za brązowy medal, który przywiezie ze sprintu sztafet. No i ta wiadomość dnia dzisiaj, brązowy medal także naszych skoczków na zakończenie ich startów na Mistrzostwach Świata w Falun. A z Falun szczęśliwy Sebastian Szczęsny, bardzo gorąco dziękuję. Maraton, czyli bieg mężczyzn na 50 km stylem klasycznym, zakończył Mistrzostwa Świata w Falun. Królem nart został Norweg Petter Northug, który zdobył czwarte złoto na tej imprezie. 50 km samo w sobie jest dystansem morderczym, a w takich warunkach to zabawa tylko dla orłów. Sypało przez cały czas, tory przestawały istnieć, a narty jechać nie chciały. Najsprytniejszy okazał się ten, który przez cały dystans był niewidoczny, schowany za rywalami, Petter Northug. Zaatakował dopiero na stadionie, a potem wykazał się sprytem lisa. Cały mój plan polegał na kumulowaniu energii na samą końcówkę. Dziś na pewno łatwo nie było, ale czułem się dobrze i na ostatnich metrach znalazłem lukę.
To czwarte złoto Nordhuga. Został tym samym królem polowania. Tyle, że to mógł być jego ostatni medal, bo po powrocie do kraju zamknięty zostanie w domowym areszcie. I wtedy królowa Teresa Jochauk panować będzie samodzielnie. Z Falun wywiezie 3 złota. Marit Bjergen nie błyszczała tak jak podczas Tour de Ski, ale do historii przeszła jako najbardziej utytułowana narciarka wszechczasów. 32 medale igrzysk i mistrzostw świata. Norwegia wszystkie inne biegające narody rozłożyła na łopatki. 14 medali, w tym 9 złotych. A Polska była widoczna. Justyna Kowalczyk już w pierwszej konkurencji pokazała, że jest mocna. Medalu nie zdobyła przez błąd. Był za to brąz w sprinterskiej drużynie. Pierwszy dla Polski w historii tej konkurencji. Pierwszy medal Sylwii Jaśkowiec. Jest medal! Jest medal. O to chodziło! Było też świetne piąte miejsce sztafety, najlepsze od blisko pół wieku. Polskie biegi narciarskie kończą te mistrzostwa z jednym medalem i sporą dawką optymizmu, ale najważniejsze, że Justynie Kowalczyk znów zachciało się chcieć. Z Falun Aleksander Dzięciołowski. Ostatni konkurs skoków narciarskich drużynowy na dużej skoczni odbył się wczoraj. Biało-czerwoni zdobyli brązowy medal, który zmienił na ich korzyść bilans mistrzostw. Wielka radość, ale i oddech ulgi. Każdy medal ma swoją historię, ten szczególną, bo mimo wcześniejszych niepowodzeń drużyna odniosła sukces podczas imprezy roku. Cieszę się naprawdę bardzo z tego medalu, ponieważ wiem ile mnie on kosztował i kosztował całą drużynę, ponieważ nie zaczęliśmy tego sezonu dobrze. Przez cały sezon coś nie grało, coś było nie tak. Polacy są zawsze groźni i zawsze trzeba ich zaliczać do grona faworytów do medali. Potencjał jest widoczny. Nasza czwórka nie tylko wskoczyła na podium, ale była bliżej wicemistrzostwa niż 2 lata temu. Ten medal jest zdecydowanie trudniejszy jak ten z Val di Fiemme. Tutaj już te oczekiwania medalu były bardzo duże. Jeszcze do tego jak doszły, że te pierwsze konkursy nie szły tak, jak byśmy sobie tego życzyli. I wiadomo, że to była nasza ostatnia szansa. Którą Polacy wykorzystali? 8 miejsce Jana Ziobry na normalnej skoczni i 9 Piotra Żyły na dużej. To wprawdzie plusy. Niedosyt do spory pozostał po wynikach Kamila Stocha. Czasami, gdy się nie jest w najwyższej dyspozycji, a i na treningach nie wychodzi, ciężko odzyskać pewność siebie. U Kamila zabrakło tej wiary w sukces. W euforii Norwegia, która przez 2 dekady przyglądała się triumfom rywali. Teraz bezdyskusyjnie wygrała konkurs drużynowy, a Rune Velta w debiucie został gwiazdą mistrzostw, bo zdobył 4 medale. To były najlepsze w historii mistrzostwa dla Norwegii i dla mnie. Inni bohaterowie to Severin Freund i Stefan Kraft. Wyjeżdżają z 3 medalami, pełni zapału przed decydującą walką o Puchar Świata. Ale i w dobrych nastrojach Falun opuścili Polacy. Medal zmienia wiele od oceny sezonu po perspektywy, a przyszłość wygląda optymistycznie. Mamy silnego lidera i liczącą się na wielkich imprezach drużynę. Z Falun Michał Regulski. Klasyfikacja medalowa mówi, że status potęgi narciarstwa klasycznego zachowała Norwegia, która zdobyła w Falun razem 20 medali, w tym 11 złotych. Norwegowie o 1 medal powiększyli dorobek z Val di Fiemme sprzed 2 lat. Za to z 8 do 11 wzrosła liczba ich zwycięstw. 2. miejsce dla Niemiec, 3. dla Szwecji. Polska z 2 brązowymi medalami była 13.